Siemaneczko! Z tej strony... Perka na Perka. Czy pamiętacie tę grę, gdzie z bandą Banan uciekaliśmy z więzienia? Albo tę grę, gdzie z Milusią Klaudusią zwiałyśmy ze szkolnej kozy? No to wyszła kolejna śmieszna albo straszna gra z babcią kartoflanką Grumpy Gran. No nie wierzę, fuuu, ta babcia wciąga swojego slajma do nosa. Dobra, może ma chore zatoki, nieważne, w ogóle ręki też nie ma. Tu w ogóle zdjęcie jakiegoś takiego prawdziwego dziadka na ścianie. O, dobrze, że jestem po obiedzie, mam nadzieję, że wy też. Wybieramy sobie poziom, no oczywiście, że trudny. Ja już tu jestem profesjonalistką. Kogo my tu mamy? Pierwsze miejsce ktoś tutaj zajął. Ja też chcę być na tablicy dzisiaj. O, mamy misję, znaleźć ciasteczka babci. Ja w ogóle w opisie też widziałam, że babcia jest ogólnie mistrzem robienia ciasteczek i jej ciasteczka są bardzo smaczne. Czy to są jej smarki? Fuuu, ta gra będzie okropna. Nie wiem czemu, ale jak już wciągała te gile, to mi się aż niedobrze zrobiło. Dobra, musimy znaleźć ciasteczka. Tutaj w ogóle mamy drzwi jakieś zaplombowane, więc tam nie przejdziemy. Tutaj co mamy? O, tu mamy jakieś drzwi zamknięte, więc tam nie wejdziemy. Szukajmy dalej. Ej, tu czas w ogóle mi idzie! Fuuu, weszłam w te gluty okropne! Tutaj też zamknięte jest. Ej, a jak ona tutaj przeszła? Ja tam nie mogłam wejść. Pani kartoflanka pewnie poszła do kościoła i ją przewiało. I teraz się smarka na każdym rogu. Ej, tu mamy te ciasteczka. A tam znowu wisi portret tego dziadka. Mina tego dziadka mówi jedno. Nie jedz tych ciasteczek, bo skończysz tak jak ja. Czyli skończysz w grobie. Dobra, podniosłam ciastko. O mój Boże! Biegnie babcia! O nie, nie chcę wdepnąć. Nie! Wdepłam! Nie! Zostaw mnie, babciu! Nie, szybko na schody chodźmy. Patrzcie, ma tutaj taki wózeczek i co teraz ja mam zrobić? Gdzie ja mam iść? Ej, tutaj klucz jest wymagany, a ja nie mam klucza, zostaw mnie! Złapała mnie swoim wózeczkiem. O nie, znowu goni! Wstawaj, dziewczyno, wstawaj! Bo cię babcia dopadnie. Dobra, musimy znaleźć klucz. Tylko to będzie ciężkie. Jezu, a czemu ona taka szybka jest? Tu coś się otworzyło, jest klucz! Aha, bo ja mogłam tutaj przejść, bo babcia tutaj siedziała, okej? Zostaw mnie, wejdź w swoje te smarki! Dobra, szybko na górę, to ją trochę spowolnimy, bo ona nie potrafi wejść na górę. Ona może sobie tylko tutaj na to krzesełko usiąść i wjechać. Jak to śmiesznie wygląda! W ogóle ona ma podwójny podbródek, a nawet poczwórny. To już ewoluowało! Dobra, mamy strych. Czy ona tu wejdzie? Bo to są schody. Ej, co jej się stało? Ona zasnęła. A nie, jednak nie! Zostaw! A jednak zasnęła. Przyjrzyjmy się jej. W ogóle ona ma jaką wielką krostę na nosie. Nawet z tej krosty wyrastają jakieś włosy. Dobra, babciu, śpi! Chciałam powiedzieć, śpi sobie spokojnie! Co tu się stało? Nic nie chcę kupować. Ona sobie poszła? Dobra, jak poszła, to dobrze. Huh! Ciężko, co tu mamy? Jakiś prąd chyba leci. Oj! Oj! Patrzcie, tutaj deski pękają, jak przechodzę. Czyli trzeba tutaj ostrożnie iść po tym strychu. A no tak, bo ja wzięłam poziom hard. Jeszcze raz, nie dotykać kabla i uważać na deskę. Ech! Dobra. Tutaj tak, a co to jest? Wiadro jakieś. Okej, okay, hop. I teraz po tych deskach. Mam nadzieję, że one nie będą pękać. Hop. Ta będzie pękać. Zobaczcie, jak widać. Dobra, skoczyłam. Jestem. Teraz na drabinę Adriana Clarsona. Szczurek! Patrzcie, jaki ładny! W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy boicie się szczurków, bo ja nie. Piękny jest. Ale wydaje mi się, że to jest nasze utrudnienie, więc ja go nie dotykam. Bo chyba zginę. Dobra, tutaj mamy kolejnego. O, przeskoczyłam. Teraz tutaj? Tu jest jakaś szyba stłuczona. To pewnie te szczury coś tutaj zrobiły. Tu nie możemy przejść, ale tu możemy przejść. O. O. No to ten hard nie jest taki hard chyba, nie? O, kolejna drabina! No przecież nie dotknęłam! Hop, hop, hop,
Hop, i na drabinę. O! No nie, no znowu te gluty, babciu, jesteś obrzydliwa! Disgusting! Tutaj. Tutaj mamy wejść, okej. Okay. Dzięki, ziomeczku, za pomoc. I teraz tu wyskakujemy. Give me the cookies back. O Boże, ona gdzieś idzie już! Gdzie ona jest? O nie, leci, biegnie, 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 zostaw mnie! Nie! A chciałam ją tak jakoś wyminąć, myślałam, że mogę na tą rurę skoczyć. Ale ja nie ukradłam ci żadnych ciasteczek, już te ciasteczka są w moim brzuchu, zostaw mnie! Gdzie ja mam biec teraz? Do domku? Tu jest jakiś grobowiec, nie wiem gdzie biec, ściana! Dobra, spróbujemy ją zablokować na drzewie może, co? Ej, chyba do grobu trzeba wskoczyć! Wpadaj tam! No nie, wpadaj tam! Nie, ja nie chcę tam wpaść! Ty wpadaj! Babciu! No dobra, sama wskoczę, chyba to musimy tutaj wskoczyć. O mój Boże, czy tutaj jest dziadek? Ten co był na zdjęciu? Czaszka dziadka? Spoczywaj w pokoju, dziadku! A ja lecę dalej odwiedzać jakieś lochy. Oj, oj! Za szybko. No powiem wam, że ten hard jest rzeczywiście trochę hard. O! Udało się. Tutaj coś naokoło leci, ale to jest easy. I teraz tutaj. Ach! O! Hop, hop. Mówiłam, że mi dobrze idzie. I co teraz mamy tu zrobić? Winda jakaś na górę? To w tym czasie, jak jadę windą, przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. No i kliknijcie dużo łapeczek w górę od razu. A teraz wracamy do gry. Idziemy dalej. Co to za ognista kula jakaś mi tu przed nosem przeleciała? W trakcie mówienia... Dobra, czyli musimy iść po schodach, ale omijać te kule z gadule płonące. O, można po poręczy iść. Fajnie. O, dobra. Udało się. Gdzie teraz jestem? Tu jakiś masowy grobowiec. Tutaj pewnie są wnuczki i wnukowie tej babci, którzy podkradali jej ciasteczka. No na razie prosto. Co to? Zombie! Zombie, zombie, zostaw mnie! Zostaw! Dobra, będę skakała tu kolejny! Matko jedyna, gdzie ja mam biec? To jest ślepy zaułek chyba jakiś. O, ja nie chcę tak skończyć jako zombiak! Ej, drabina! A! Czemu ja skakałam na tej drabinie? O nie! Dobra, biegniemy jeszcze raz. Szybko, damy radę. Zostaw mnie, Julek. Tam nie biegniemy. Tam jakaś Jessica goni. Nie, zostaw mnie, Andrzeju! Andrzeju, zostaw! Nie wiem, gdzie biec, nie wiem, gdzie biec, nie wiem, gdzie biec. Tutaj dobrze pobiegłam znowu, jej. Dobra. Patrzcie, jak oni już czekają, żeby mnie tylko dopaść, ale nie potrafią wchodzić po drabinie. Ja umiem. Co my z studnią wyjdziemy? O! No dobra, teraz po cichutku, żeby babcia tu nam gdzieś nie wyskoczyła. Gdzie ona znowu biegnie? Nie! Babciu, zostaw! Do domu musimy iść? O, o, zamknięte. Nie! Ja muszę policzyć w wolnej chwili, jak jeszcze raz zginę, ile babcia kartoflanka ma podbródków. To jest mój cel. Dobra, goni. Dobra, spróbujmy ją zablokować tutaj na tej... na tej studni. O, zostaw. O, udało mi się ją zablokować. Co tam babciu teraz? Co ona robi? Ona tańczy ze mną, patrzcie. Is granny! Ale ma imprezę tam, patrzcie, jak tańczy. Co tam, babciu, zacięłaś się na studni? Nie wiem! Dobra, idziemy szukać. Póki się zablokowała, to musimy coś innego znaleźć. Tutaj co mamy? Słup energetyczny. A tutaj? O, tu mamy jakieś przejście do piwnicy. Ona dziwne dźwięki wydaje. Tak, to jest chyba jej piwnica. O matko, ale tutaj mało miejsca jest. Dobra, tutaj musimy przejść. Strasznie podejrzane miejsce. Ech, ciekawe czym te szczury się żywią tutaj. Pewnie ktoś kto padnie, to jego szczątkami się żywią. Chodźmy na górę. Gdzie się my dostaniemy? Co? To już koniec? Nie, czekajcie, tutaj mamy jakiś chyba wyścig. Co? Kogo tutaj respią?
A, kolejny ten samochodzik! Whee! Mogę tam wrócić? O, patrzcie, po schodach mogę jechać. A mogę na nim skakać? Dawajcie, spróbujemy wrócić do pani kartoflanki. O matko, jakie to szybkie jest! O, ja chyba tam nie przeskoczę już, nie? A spróbuję. Oj. Ścigamy się sami ze sobą! Woo! Hop, hop, tutaj znowu ten przerażający dziadek! Wahoo! Fajna piwnica. Co babcia sobie tutaj tak trenuje na tym wózeczku? Nie, rozbiłam się! Tylko czy tu jest jakieś tajne przejście? Nie sprawdziłam w sumie. O, zawsze jakieś było ukryte tajne przejście. O! O Jezu, jeszcze tutaj? Oh my god. Nie, za późno się odbiłam! Znaczy za wcześnie, nie za późno. Wow! Okej. Okay. Co, już koniec? Otwierać! O, mój wózeczek zniknął. Gdzie teraz jestem? O! Ale się wystraszyłam! Ale się wystraszyłam! Ja się bardziej tej kuli przestraszyłam niż babci! Nie wierzę! Jo, cię kręcę, bo ja nie patrzyłam w tą stronę. Dobra, chodźmy tutaj, się schowamy. O. Teraz tam biegniemy. Szybko, szybko! O, chyba jakieś włóczki spadają, mają różne kolory. Niech mi już tutaj nic nie wyskakuje na twarz. Ej, tu już mamy drzewo. Domek na drzewie. A tutaj jest jakaś kukizuka, czyli to jest wyrzutnia ciasteczek? I co, ja będę musiała w babcie teraz strzelać, bo babcia jest naszym bossem. Gdzie ona jest? O, biegnie, patrzcie! Rzucamy w nią ciasteczkami wybuchowymi! Dobrze, że nie glutami jej. Proszę, łap ciastko, łap! Tak bardzo chciałaś swoich ciastek, tak więc łap teraz je! Łap, łap! Tylko, że to była chyba walka już z bossem, nie? I koniec gry. Świetna ta gra jest! I tam mamy domek na drzewie. Winner's Room. Dobra, wspinamy się po drabinie. I co? I ciasteczko mamy. Ale patrzcie, jakie wcinam. Ej, jak jem to ciasteczko, to staje się większa! Dobra, jemy jak najwięcej ciastek teraz. Ej, tylko czekajcie, bo... Głowa mi nie rośnie. Wszystko inne mi rośnie, ale głowa nie rośnie. Zobaczcie, ja już będę miała podbródek taki jak babcia. O nie! Dobra, wcinamy ciastka. Zobaczymy, ile możemy ich zjeść. Big werka, aferka jest! Najpierw masa, potem rzeźba. Zobaczcie, tak się robi właśnie masy. Ej, dostałam tutaj jakąś odznakę. Cookie King Badge. Czyli chyba zjadłam jakąś ilość ciasteczek i dostałam odznakę. Dobra, wcinam więcej. Ja chcę jakąś diamentową odznakę. Boże, ja już się tu nie mieszczę! Pomocy! Wiecie co? Chyba nikt już tutaj nie wejdzie na domek na drzewie, ponieważ zajęłam całą jego część i w ogóle moja postać się zaklinowała, tak więc nawet nie mogę wyjść się wam pokazać. Ale jeżeli odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!